dnia! Witamy w Wichrogrodzie! A w Modrym Odludku dadzą po kubku za darmo, nic tylko brać. Za darmo! Nie obawiajcie się cieni, naprawdę wszystko gra. Modlitwy, dźwięk, uśmierzy lęk, bo światłość spokój da. Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed wami perfidna potyczka. Raz, dwa, trzy, agonię bierzesz ty. Wszystkich naokoło dopadła agonia. Wybierz klasę, a otrzymasz losową talię. Każdy stronnik, którego zagrasz, otrzyma agonię losowego stronnika. Ok. Wybierzmy sobie bohatera i któż to będzie. Niech będzie to Paladyn tym razem. A zaraz wam powiem, czemu tym razem. Ta ogólnie perfidna potyczka jest średnia. Bardzo trzeba mieć dużo szczęścia, niezłe RNG. No i przede wszystkim, jakie daje się tutaj agonie, bo bez tego to ciężko wygrać. No i też zależy, jakie dostajesz miniony. Takie mamy oto karty. To i to sobie wymienimy, bo jest drogie. No, a powiedziałem, że czemu znowu? Ponieważ jest to tak naprawdę chyba moje piąte lub szóste podejście, żeby wam pokazać tą perfidną potyczkę. Ponieważ za każdym razem na początku przez 2, 3, 4 tury szło dobrze, ok. A od 4, 5, potem zazwyczaj 6, sytuacja się diametralnie zmieniała. I po prostu gościu miał takie karty, takie w ogóle dostawał agonię, miniony, że szok, że trzeba było się praktycznie poddawać za każdym razem, nie? Może teraz, za kolejnym razem, szóstym czy którymś już, mi w końcu pójdzie dobrze i pokażę wam tą potyczkę. Zobaczymy. Bo nie będę ukrywał, trochę już mnie to irytuje, bo tak powtarzam ją i nie można wygrać, nie? Tak sobie myślę. Nic nie zrobi? Muszę zaraz dokonać wyboru. To by było fajnie. No ja też bym nic nie zrobił, chyba że dostanę coś na drugą turę. Tak, dostałem jego z powrotem. A, się zmniejsza, czyli moc, dobra. Tyle możliwe. Chyba, że się podda. Jednak nie. Na pewno nie jest to początkujący gracz, bo widzę po rewersie. Czekam na rozkaz. Gotowe. Zmniejszamy sobie koszt. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Niech zlatuje. Moment, jeszcze parę sekund i... Dobra nasza. Okej. Pozytywne, dało agonię. Muszę zaraz dokonać wyboru. Niech nic nie robi, please. Szybciutko. Dobra, niewiele zrobimy, ale możemy tak i tak. Do walki. Dobra, muszę zaraz dokonać wyboru. Może się poddał, ale nie sądzę, bo widzę, że próbuję tutaj widzieć te karty. Aczkolwiek ja już mam jakąś przewagę. Więc może mi się udało i pokażę wam, o co chodzi w tej potyczce. Nie mamy broni, ale wykładamy miniony. Masz dla mnie jakąś robótkę! Nieważne. Ciśniemy. Dobra, to teraz już raczej nie ma szans.
na 60% mogę być pewny, że mamy to wygrane. Jeszcze mamy dwa sekrety. Dobra. Zniszcz pirata. To jest pirat. Ale nie niszczymy. Prowokacja się przyda. Takie coś. No i git. To walki. To walki. Dobra. No chyba, że mi to jakoś zniszczy. Spalił sobie kartę. Na 99,9% mamy to wygrane. Nie wiem, czemu nic nie robił. No, gościu ma nawet taki ciekawy nick. Dobra, to my robimy tak, żeby nie rzucał czarów. No i co? Bajo ziomuś. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!